Pyk. Klaps musi być. Rozładowała mi się bateryjka. Cześć i witajcie. W tym filmie widzę, że jest trochę jaśniej na twarzy, bo tam mam światełko, żeby pokazać Wam zestaw narzędzi. Tu jeszcze brakuje jednej skrzynki. Duży zestaw narzędzi w szufladach Kubricka. Codzienny zestaw narzędzi ręcznych, który wożę na robotę w tym roku. W roku 2024. Zestaw jest jeszcze poszerzony, jakby o taki zestaw skrzyń, ale nie będę dzisiaj omawiał zawartości tych dużych skrzyń. Tam są silikony, pistolety, wyciskacze do silikonów, jakieś piły, maski BHP, ściski większe, jakieś szpachelki, jakieś przedłużacze, tego typu historie. Są to większe narzędzia, które są potrzebne codziennie, nawet lampy tam jakieś, mam oświetlenie i tak dalej. To jest duży zestaw, bardzo duży zestaw już narzędzi, taki mocno rozszerzony. Tego w jednej walizce nie przewieziemy. Bardzo fajna lampa, którą używam cały czas na robocie. Ona jest taka, wiecie, weź i pracuj. Chyba się bateryjka... Nie, aha, przekręciła się. Pełna bateria jest. Weź i pracuj po prostu przy podmalowaniu czegoś, przy montażach, przy oklejaniu i tak dalej. Po prostu tam, gdzie potrzebuję, ustawię pod odpowiednim kątem i pracuję. To jest bardzo, bardzo fajna lampa. Polecam mieć akumulatorową lampę jakąś. Dla mnie, do mojego systemu, ta mała lampa Hikoki to jest mega petarda. Mam jeszcze dużą lampę Hikoki, która jest gdzieś tam teraz, ale to jest duża lampa. To jest taka lampka, że ją jak zaświecicie, to jest bardzo jasno, ale w dużym pomieszczeniu raczej, bo ona też będzie oślepiała mocniej. Dobra, startujemy. Zestaw składa się z platformy, czterech szuflad, dwa razy potrójna, dwa razy podwójna, czerwone szuflady i kosz do odkładania jakichś rzeczy. W koszu sobie odkładam rzeczy, którymi pracuję na bieżąco, odkładam jakieś rzeczy, nie? Tu odkładam na rogach jakieś rzeczy, jak umyję coś, tak żeby sobie wyschło i tak dalej. No kosz się przydaje przy takim zestawie jak najbardziej. Zanim, tu czuję, że mi zaschło trochę, rewelacyjny temat, termosik. Bez termosika do roboty nie jadę. I to już od jakiegoś dłuższego czasu, odkąd go mam. To jest 1064 chyba mililitry. Nie pamiętam symbolu tego, Thermo Stanley. Zakupiłem go osobiście w sklepie w Chrzanowie, w sklepie Workstyle. Jak tam byłem kiedyś u chłopaków, mam teraz dwa takie termosiki, mniejszy i większy. Mniej więcej półlitrowy i litrowy. I używam je cały czas. Kawa, herbata i zimna woda, w tym dużym, w lato. Mega petarda. Herbatkę jak rano zrobię gorącą, to na robocie muszę ją studzić, bo się nie da napić. I do wieczora teraz jest jeszcze ciepła. Więc polecam Wam zdecydowanie taki bądź inny termos do używania gdzieś tam na robocie, żeby mieć... Ja nie robię napojów gorących na robocie. Robię w domu. Wychodzę sobie tam pewnie troszkę później, no ale już jestem po śniadaniu, po kawce, przychodzę, pracuję, herbata, kawa, co tam trzeba i praca i do domu. Nie siedzę, nie przesiaduję w robocie, bo to nie jest miejsce, w którym ja bym chciał przesiadywać, mieszkać. Nie jest to mój drugi dom. Pierwsza szuflada, muszę się jakoś z tym ustawić. Pierwsza szuflada, moi drodzy, to są śrubokręty wszelakie. Nie wiem, czy to dobrze widać z tej czystej kamery. Mam oklejone nowym AX Picto, czarno-żółtym. Potestuję, zobaczę. Fajnie to gra w ogóle tutaj nawet ze sobą, z tymi naklejkami żółto-czarnymi. Będziemy testować. Śrubokręty Magnum od niedawna jeżdżą ze mną i są bardzo fajne. Nie narzekam na nie, podobają mi się bardzo, wszystko jest ok. Działają, pracują, rewelacja, magnetyzer, demagnetyzer, śrubokręty Wicha, zestaw przesypany do kuwet, plus do tego różnego rodzaju uchwyty, takie czy takie, nie? Można mieć jeszcze do tego zestawu, jeżeli już o tym mówimy, pasuje jeszcze Speedy albo Wicha Lift Up, tam też są na te same bity, nie? Na te izolowane bity, wichy. To
To są fajne rzeczy. Dobra, próbówki jakieś, dziubok jakiś, coś tutaj czasami trzeba, wiecie, gdzieś coś podnieść, coś wydziubać, coś zahaczyć, wyciągnąć jakiś tam, przesunąć przewód i tak dalej, wyciągnąć go w jakimś miejscu. Jak przeciągam za płytami, to się przydaje. Śrubokręty do kucia 2, z końskich chyba, albo z kuźni, sorry. Większy, mniejszy, śrubokręty do kucia. Ten szlifnąłem ostatnio, żeby był taki ładniejszy i tutaj go tak trochę, wiecie, naoszczyłem, żeby to podkuwanie przy puszkach gdzieś tam, przy jakichś elementach, przy wprowadzaniu kabli do puszek, przy instalacjach, albo czasami coś drobnego trzeba podkuć, to nie trzeba z dużym majzlem iść. Tu jest śrubokręt, który dostałem od dziadka kiedyś, to jest Stanley. On jest taki dość specyficzny, bo on ma trzymak do małych śrubek, śrubek płaskich, sorry. Więc mogę śrubki płaskie gdzieś tam jak trzeba, wiecie, w jakimś miejscu i wkręcić, to tym mogę się posłużyć. Może go parę razy w życiu użyłem, no ale fajny jest. Co mu zrobię, że jest taki fajny, że jest całkiem fajny śrubokręt. Tak wygląda pierwsza szuflada, tak wygląda druga szuflada. W drugiej szufladzie mamy knipeksy. Mamy jakieś, moi drodzy, magnumy, szczypce takie zaciskowe. Mamy szczypce do cięcia kabli, to jest bardzo fajne, oryginały, żeby były takie do cięcia kabli przy instalacjach i tak dalej. A tutaj są uniwersalne, które niejednokrotnie wystarczają za kilka szczypiec i te akurat knipeksy jeżdżą sobie tutaj ze mną w narzędziach codziennych na robotę. A tu mamy również bardzo ciekawe narzędzia, knipeks, nie pamiętam jak on się nazywa, czy Twin Grip, czy coś tam. To są szczypce, które i od przodu mają chwyt i od boku, nie? Tą szczękę taką, zbudowaną jak szczęka kobry, bardzo to się sensownie zachowuje, wgniata się i tak dalej w jakieś miejsce, w zależności co odkręcamy, ale też od przodu możemy tam zaatakować i bardzo dużo rzeczy się da tym ogarnąć. I one pracują inaczej niż kobra. Małe szczypce klucz i małe szczypce do rur, te są akurat z Magnuma. Sprawdzają się doskonale, nie mam do nich zastrzeżeń. I szczypce, klucz, knipeksy przy wielu tematach. Nie przy wszystkich, bo są małe. Ale muszą być takie mniejsze, większe narzędzia. Jak zauważycie, nie ma już tutaj kluczy w tym zestawie, bo klucze nie są mi potrzebne. Mam szczypce, klucz. Nożyce Fiskars razy dwa. Teraz się zmieniły, bo mam nowe, większe, pomarańczowe. Te czarne gdzieś się chyba są w plecaku z wichy. Knipeksy do jakichś tam tematów mniejszych. No, one taśmy trochę są krótkie, żeby taśmy ogarnąć. Do taśmy biorę te Fiskarsy. No, knipeksy to przy jakichś tam przewodzikach małych i tak dalej, nie? Przy takich tematach elektrycznych można się posłużyć. Trochę nożyków. I trochę wkładów. To jest potrzebne zawsze i tego musi być za dużo, bo czasami chcę nożyk ubrudzić, chcę go trochę, wiecie, przyniszczyć, to mam takie noże. Stalko, na środku jest Dedra i potem jest Magnum. I wszystkie są bardzo fajne, bardzo lubię pracować tymi nożami. Dedra jest najstarsza, potem Stalko był u mnie i potem jest Magnum. Wkłady, te co zawsze. Wymieniam, kiedy potrzebuję i testuję magnumy. Nie mam zastrzeżeń, bardzo fajne wkłady. Jest ok, można śmiało tymi magnumami pracować. Tutaj mamy troszkę takiego bałaganu, ale tu są narzędzia do znakowania, przeróżne. Jest jakiś rysik z magnuma, nie? Jest trochę pisaków ołówków. Jest pisak Milwaukee, ale z tych Milwaukee nie jestem aż tak zadowolony. No, ale bardzo fajny marker również. No i zużyty pisak Toma. To jest ekstremowy. Do płyteczek używam do znakowania przeróżnych rzeczy. Cieńszy, grubszy, nie? Pół milimetra, milimetr. Można go u nas na sklepie extremepro.pl sobie kupić z naszymi Picto. Pilniczki diamentowe. Pilniczki diamentowe różnej maści. Przy różnych drobnych pracach i przy płyteczkach się przydają. Pierwsza szuflada za nami. Nie wiem, ile czasu minęło. Postaram się trochę przyspieszyć może, żebyśmy tutaj do rana nie siedzieli.
bo już jest późno, ja bym sobie jakiś film jeszcze dzisiaj oglądał, a ja się bawię. Moi drodzy, szczypce, klucz i kobry. Szufladka Knipexa, izolowane, z nakładkami 250, jedne i drugie, szczypce, klucz i kobra. I to polecam, jeżeli macie, akurat ja mam 250 i nakładki mam do 250, dlatego też taki zestaw akurat z nakładkami. Te odłożę. 3 seta, szczypce, klucz. Tym jak uchwycimy, to wszystko odkręcę. Przynajmniej z tych rzeczy, które ja potrzebuję odkręcać. To są bardzo duże szczypce, klucz. Do 78 mm. No i kobra. Kobra z historią wesołą, bo kiedyś miałem, mówiłem już kiedyś, sytuację, że nie mogłem czegoś odkręcić, łapę sobie obdarłem, uderzyłem się, rzuciłem narzędziem, pojechałem po kobry, złapałem, zrobiłem tyk i poszło, nie? A złapać można było tak, wiecie, tak niezapewnie, ale kobra jak się wetnie, to trzyma jak głuche drzwi. No i ktoś powie, że nie można mówić głuche drzwi, no bo tam się obraża głuchego. No, a ślepego się obraża, jak się mówi, że ślepy może wpaść w dół, czy tam ślepy ślepego prowadzi i tak dalej, nie? Każdy się może obrazić i każdy się może uśmiechnąć. Knipex 81-13-250 do syfonów. Bardzo fajne szczypce do syfonów. Patrzaj ta, takie bydle. Jesteśmy w stanie dokręcać syfony chromowane albo plastikowe tym narzędziem i na razie te wszystkie narzędzia polecam. Dwoma rękami się pod tym podpisuję. Pod tymi jeszcze nie, bo nie testowałem. Nie wiem czemu, bo dużo płytek ostatnio ciąłem, no ale jakoś sobie nie potestowałem. To jest na bazie szczypiec klucz, tylko że mamy tutaj przystawkę do łamania, nie? To jest łamak do płytek, żeby sobie płyteczkę złamać. Muszę sprawdzić, ale jak macie jakieś info, to możecie dać znać, czy przy każdym temacie, przy każdym rodzaju płytki. Tutaj mamy z kolei znowu jakieś fajne narzędzia, a są to młoteczki. Młotek Magnum, drapak z metalowego. To jest w sumie narzędzie, które chyba najwięcej używam z racji tego, co robię. Drapak z metalowego. Podkuwam tym, podważam, otwieram, wałki czyszczę. No cuda na kiju, nie? Co się da? Bardzo fajne narzędzie, polecam nawet jak nie jesteście malarzem. Wicha Safety też polecam, do kołków, do pobijania, uderzania, niebieski mięciutki do płytek, ten jest twardy do kołeczków, żółty. Młotek Luna dla elektryków, fajny młoteczek, też w użyciu często, a tu jest brecha jeszcze nieużywana, Magnuma. Czekam aż będzie coś, chociaż nie, coś chyba już robiłem tym, coś tam było urywane już, no ale jeszcze ją trochę popracuję, zanim się o niej jakoś bardziej wypowiem. Ciekawa szufladka. Bisan do gwintów, nie? Zamiast konopi, coś zawsze jeździ, jakieś pędzle nieduże z metalowego, którymi czyszczę na sucho i tak dalej, jak potrzebuję coś tam pozamiatać przy oklejaniu na ziemi i tak dalej, no to to jest. Płyn do dezynfekcji rąk, on się fajnie sprawdza przy myciu. Aha, jest taki krzywy. Przy myciu tego pisaczka, co pokazywałem wcześniej, nie? Tego naszego do Picto, on się bardzo sprawdza fajnie, ten płyn przy myciu, zmywaniu znaczników. Tutaj mamy coś do ściągania izolacji z okrągłych kabli, to jest Yokari. Nie wiem czemu to tu jest, ale chyba tak po prostu miejsce. No i tu widzicie, coś do podkuwania, jakiś tam stary majzel z SDS-a obcięty. To jest majzel Luty Parfait, też fajny, lubię nim pracować. Tu jakieś bity Magnuma i latarka Magtronic. Latarka też powinna być w narzędziach. W narzędziach. Dobra, kolejna skrzynka za nami. Zobaczmy, co mamy niżej. To już pójdzie szybciej. Tu są proste rzeczy. Kątowniki. Widzą? Dobrze. Kątownik Stanley, który w Castoramie gdzieś kiedyś kupowałem i sprawdzałem pomiędzy innymi, ten jest idealny, bo tak wywnioskowałem z tych wszystkich kątowników i faktycznie po tym jak go sprawdzałem już w domu, wydał mi się najsensowniejszy z tych, które mam. Jest bardzo równy, idealny kąt, a nie wszystkie takie były. Kątownik Wola,
obcięty na końcu po to, żeby gdzieś tam mi się mieścił, ale mniejszy też jest potrzebny czasami. Kątownik Empire rozkręcony. No same takie narzędzia, wiecie, które lubię po prostu, ale wiem, że też było dużo pytań o te narzędzia różne. Też się Wam podobały. Kątownik nastawny Luna, elektroniczny, znaczy Luna, no Limit. Ostatnio tym kątownikiem, bo miałem cokoły i schody były tak, że nie było kąta prostego, tylko tutaj było trochę, wiecie, pod kątem, nie? Żeby były te schody jakby dłuższe. Takie były, tak opłytkowałem i cokoły trzeba było tam wyciąć też takie wycudowane, no nie? Więc tym kątownikiem wszystkie cokoły sobie ustawiłem, se tam kąt i jechałem. Można było wykorzystać też inny kątownik, no ale jakby te dwa ze mną jeżdżą nastawne, nie? Z Luny, z Limita. No i kątownik Swanson, który bardzo lubię również, taki niezniszczalny, taka rzecz, którą jak se kupicie, to będziecie długo używać i będziecie z niego zadowoleni, na pewno, to na pewno, bo jest świetny. Kolejna szuflada za nami, szuflada z kątownikami. A tu by się coś zmieściło jeszcze, ale nie ma co napychać na siłę. Ściski. Dużo Pichera. Ściski tego typu. Ostatnio wrzuciłem. Pier. Jeden ścisk Magnuma. Testuję se, bawię się. Znowu Piery moje ulubione. Te to zawsze i wszędzie. T-traki. Świetne ściski są. Te są najlepsze. No. Tymi wszystko ogarnę. Konstrukcję łapię i sitko jak farbę przelewam, to se tam gdzieś do czegoś złapię, no nie, no wszystko tymi ściskami, płytki i co trzeba. I jakieś mniejsze, ale większe, nie, krótsze, ale masywne ściski, to też mam tutaj Lunę akurat wrzuconą. I z takim zestawem narzędzi sobie jeżdżę na co dzień do roboty. Jeszcze pokażę Wam, to są same narzędzia ręczne, nie? Jeszcze Wam pokażę ostatnią skrzynkę. Tutaj są jakieś miary. Jest tam jeszcze trochę miejsca, mogłoby być tam tego więcej trochę napchane. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj Lunę 5-metrową, sympatyczna miara. Mamy tutaj Lunę, sympatyczna miara, nierdzewna, do płyteczek bardzo fajna, bo ona jest srebrna i ona jest dedykowana pod takie zabawy. Pierwszej klasy metry. Tutaj mamy Comelona. Bardzo lubię te Comelony przy suchej zabudowie. Ten albo większy. Gdzieś mam jeszcze 8-metrowy, to jest piątka. I ta piątka jest taka sympatyczna bardzo. Oraz Comelon 8-metrowy, ale to taki już, wiecie, zwykły metr, nie? Tyle, że ósemka. Do suchej zabudowy ten taki jest śliski. On mi tak, wiecie, nie do końca w dłoni leży. Mało pewnie się czuję z tym. Ale tego typu gumowany metr, czy to Stanley, czy to Comelon, czy to jakiś tam inny jeszcze do suchej zabudowy, to jest mega petarda. Kiedyś miałem Milwaukee, ale Milwaukee mi się urwał tutaj, nie? Na końcu. No i się skończył, ale był bardzo, bardzo fajny, nie powiem. Był bardzo fajny. Narzędziownia Bis. Miara reklamowa. Tych miar mam trochę reklamowych. No i se używam. Takie, czy takie, nie? Różne. I jeszcze mam gdzieś miarę fajną, tylko nie wiem, gdzie ją dałem ostatnio. Ostatnio ją gdzieś przepakowywałem z Hultaforsa. Taka ona jest, takie drewienko jasne, z czarnym nadrukiem. Bardzo ładna miara drewniana. I na samym dole mamy WD-40 i szmatka. Podstawa podstaw i to się pojawiło, chyba wcześniej tego nie miałem w szufladach, bo tamte szuflady wcześniejsze miałem mniejsze. Tutaj jest obcinak do rur, ostatnio wrzucony do kanalizacyjnych, bo mi brakowało. I ten mały magnum, ale nie wiem do czego go użyję. No Boże, może gdzieś go tam potestuję. Limit, dalmierz i wicha, przyrząd. No to jest wszystko. W szufladach, moi drodzy. Wszystko w szufladach, co mi jest niezbędne i potrzebne do pracy. Może trochę za dużo tych narzędzi, ale lepiej mieć trochę narzędzi za dużo, jak trochę za mało.
i potem sceny i problemy. Także więcej miejsca, jeszcze trochę luzu, żeby się dało coś dopakować. Takie coś polecam. Ja jeszcze się trochę muszę zastanowić i rozbudować sobie trochę ten słupek o kieszenie monterskie i tak dalej. Mam trochę pomysłów, tylko czasu nie mam. No i to jest taka sytuacja, nie? Normalna u wszystkich. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy i zapraszam do pozostałych moich filmów. Trzymajcie się. Hej!